Cześć kochani, tu Agnieszka. Obiecałam Wam ostatnio buty. Przy okazji sprzątania butów obiecywałam Wam, że będą buty. I są buty. Buty OKP, słuchajcie. Zobaczymy sobie dzisiaj, co ciekawego jest w nowej wiosennej, wiosenno-letniej właściwie kolekcji. Czekajcie, OKP, ale nie tylko buty tutaj mam, bo mam jeszcze tutaj co innego, ale myślę, że na początek po prostu otworzę, zanim powiem całą resztę. Słuchajcie, jeżeli jesteście ciekawe, co to są za buty OKB, jeżeli pierwszy raz macie z nimi do czynienia, aczkolwiek wiem, że dużo z Was je zna, choćby z mojego kanału, to buty OKB to są buty amerykańskiej marki. Ogólnie marka OKB to jest marka amerykańska, która robi buty ze specjalnego tworzywa. To są buty w takiej kategorii jak na przykład Melisa. Czekajcie, muszę to pudło, bo ono jest duże, wziąć tutaj na kolana. Jak na przykład Melisa, Zaxi, czasami Karl Lagerfeld robi takie buty, czy Moschino i tak dalej. Po prostu to są tak zwane jellies może. O, tak będzie najprościej. I to są buty z tworzywa, które nie obciera, które jest antyseptyczne, które jest antybakteryjne w jakiś tam sposób, wygodne i doskonale wiecie, jeżeli mnie oglądacie, że to potrafią być buty, których nie czuć na nogach. Moje ulubione sandały, i dzisiaj też tutaj będę miała wariację tych moich ulubionych sandałów, są właśnie z OKB. To są genialne buty na lato. Tak, i jest dużo różnych modeli do wyboru na stronie, także link do strony będziecie mieć w opisie. Możecie sobie tam pooglądać. Ja zamówiłam 5 par, bo tak stwierdziłam, że... Czekajcie. Otworzyłam. Że to nie jest ani za dużo, ani za mało, tak akurat, żeby pokazać takie według mnie najciekawsze rzeczy po prostu z kolekcji. Także otwieramy i zaczynamy. Jeżeli fajnie spędzicie ze mną czas, jeżeli film będzie się Wam podobał, oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie, jeśli jeszcze mnie tam nie śledzicie. Formułka powiedziana, przechodzimy, słuchajcie, do zawartości paki. I teraz tak, ja Wam powiedziałam, że nie będą tylko buty, bo na stronie OKB są też tak zwane dmuchańce i teraz jest taka promocja i ona będzie, z tego co wiem, przez dłuższy czas, że właśnie jak kupicie OKB, to dostaniecie dmuchańca za free. Tam wystarczy wpisać kod prezent w koszyku. A dokładnie, słuchajcie, ja sobie tutaj popatrzę w telefon, bo mam tą promocję tutaj wpisaną w Instagramie. Tak, jeżeli kupicie buty, które nie są przecenione ze strony OKB, to dostaniecie właśnie dmuchańca. Trzeba wrzucić i to do koszyka, wpisać kod prezent i dmuchaniec, który normalnie kosztuje 150 zł około. No właśnie, dmuchaniec jest za darmo po prostu. A co to są dmuchańce? To są fajne rzeczy dla mamy, dla dzieciaka. To są świetne rzeczy moim zdaniem. Chociaż jeszcze nie wyciągnęłam, bo właśnie dmuchańca mam na plażę na przykład. I te dmuchańce są autentycznie dmuchane. I tutaj mam dmuchańca i jest pompka w środku. To jest torba, którą się nadmuchuje. Autentyk. Także to sobie zostawimy może na koniec tego dmuchańca. O, pokażę Wam tak tylko. O tutaj. A zajmiemy się na początek butami, nie? No bo to jest film o butach bardziej, a dmuchaniec to taki miły dodatek. Co ja tutaj mam? Aha, mam tutaj jakiś ten dokumencik, dobra. Ale buty. Przechodzimy do butów. I teraz muszę odłożyć to pudło znowu. I wyciągniemy pierwszą parę. Wiem, że tak do Was mówię dziwnie trochę. Nie, nawet nie wiem, czy jest ostrość. Czekajcie, kliknę sobie w aparat, żeby na pewno wyostrzyło. W ogóle myłam sobie dzisiaj włosy i nałożyłam sobie serum olejkowe z tego, z Heritage Cosmetic, takie Malinos. I tak mi sklapnęło włosy masakrycznie, że hej, po prostu. A nałożyłam niedużo. Pierwsza para. Pierwsza para to jest Drew Pebble, tak się nazywają. Colorful Blue Cream Gem. Sorry. Aha, to wiem, które to są. To są balerinki. No i to jest też jeden z moich ulubionych modeli balerin, jeżeli chodzi o OKB, bo mam takie dwa ulubione fasony tak naprawdę. Właśnie sandały i baleriny. I jeżeli chodzi o baleriny, to one są właśnie w różnych wersjach. Ja mam tutaj dzisiaj trzy i Wam pokażę. Tak, pierwsze są takie. Mamy takie ozdoby, taki turkusowy jakby kryształ i tutaj są chyba koraliki dookoła, z tego co widzę, takie. Takie w kolorze, kolor to właśnie, Blue Pebble, tak? Dobrze powiedziałam, że ten kolor się tak nazywa? Drew Pebble Color, Blue Gem, Blue. One są takie szarawe bardziej niż, a nie, bo to jest Blue Gem, słuchajcie, poczekaj, jeszcze raz muszę spojrzeć, poczekajcie. Jaki tu jest kolor? Bo one mają też swoje kolory, nie wiem, czy to jest jakiś Stone, czy Dove i tak dalej. W różnych wersjach właśnie mają różne kolory.
chciałam Wam powiedzieć kolor, ale na stronie są różne, także sobie zobaczycie po prostu i rozpoznacie, bo z tego co wiem, to taki szarawy był jeden. Także takie buciki. Ja je mam w rozmiarze 38, bo noszę je w rozmiarze 38. Jeżeli chodzi o te buty, to tworzywo pachnie jak zawsze, słuchajcie, to jest zapach takiej jakiejś kawki mrożonej, cappuccino, te klimaty zapachowe. I to są buty, które są elastyczne, ale nie mają podeszwy, która by była cieniutka. One mają podeszwę, jak widzicie, wyprofilowaną, taką podusiową. Ona jest grubsza, ale jest giętka, więc bardzo fajnie się w nich chodzi. No i mamy tutaj te wypustki masujące. Nie mam pazura jednego, więc stwierdziłam, że go schowam, bo już oczywiście sobie rozwaliłam. Tak, także to jest pierwsza para. Fajnie to wygląda, to jest ciekawe, ładna jest ta ozdoba. Ale są też właśnie modele bez ozdób, jakby co. Natomiast te różne rodzaje ozdób, jest ich też mnóstwo na stronie, także jakby co, to sobie zajrzyjcie. A teraz pokażę Wam, tak jak zawsze w tego typu filmach, gdzie mierzymy buty, pokażę Wam je na nogach. I te buciki wyglądają tak, prezentują się tak. Widzicie? Kolor sam w sobie jest bardzo neutralny. No i ta ozdoba robi tutaj robotę. Takie fajne zestawienie, właśnie świeże, wiosenne. Z tymi różowymi spodniami z Zary zrobiłam. No i to też się tak trochę łączy kolorystycznie, bo tutaj mamy też właśnie takie elementy różowe troszeczkę. Także takie są. Mówię Wam, to są mega, mega wygodne buty. One mają długość wkładki 24 cm w rozmiarze 38. I jeżeli chodzi o wygląd i dopasowanie do stopy, to tak, jak widzicie, one są dosyć mocno wycięte, więc ja wiem, że też nie każdy to lubi, no ale są tak mocniej wycięte właśnie tutaj z przodu, przynajmniej przy mojej budowie stopy troszkę tutaj palce widać, jak się zaczynają, ale generalnie są takie. I to są też buty, które dopasowują się do stopy, więc niezależnie czy macie troszkę szerszą, czy taką normalną, to one się po prostu dobrze dopasują. No tak wyglądają, ładne są. Jeszcze Wam pokażę może ten spód tutaj. O, widzicie? Tak, nie widzicie, bo źle pokazuję. Takie są. Jeżeli chodzi o podeszwę, takie switaśne wzorki mają, kwiatuszkowe. Także tak, co sądzicie? Ciekawa jestem. Ja jedną bądź dwie pary dzisiaj sobie zostawię. I też jestem ciekawa, które byście zostawiły na moim miejscu, także piszcie. Kolejna para jest w takim pudełku. Zresztą nie pokazałam Wam chyba poprzednich pudełka. Te pudełka są świetne, słuchajcie, ja je przechowuję, bo je się rozpłaszcza całkowicie. I jak sobie używam butów, to po prostu przekładam je gdzie indziej. Takie turkusowe. One są śliczne, naprawdę. I mamy też tutaj taką grafikę w środku z ptaszkiem i tak dalej. Zawsze jakaś tam wersja tej grafiki jest. O, i słuchajcie, mam tutaj sandały właśnie. Ciągle może obydwa. Taka wersja tym razem. Jeszcze nie wiem, ja sobie coś z tych butów wybiorę, ale nie wiem jeszcze co. Muszę wszystkie najpierw przejrzeć. Takie buciki mamy. To są mega wygodne sandały, natomiast chcę Wam pokazać ten przód, jak w tym sezonie, jak się prezentują te sandałowe modele. I jeszcze podeszwa, bo przy tamtych balerinach Wam chyba nie pokazałam, chociaż nie, nie będzie widać, słuchajcie, bo to są białe, to pokażę Wam może tak zasłaniając siebie z takiej odległości. Tutaj mamy też właśnie takie tłoczenie ptaszka wśród kwiatków. Tak, i tutaj mamy z kolei takie zielone koraliki, taką aplikację z koralików. I to są właśnie najwygodniejsze sandały moje. A wiecie, ja mam dosyć duże doświadczenie, jeżeli chodzi o sandały. I no, z żadnej innej marki nie zrobiły na mnie tak dużego wrażenia. I to tutaj nie mówię tylko o tych markach i tych wersjach jelly, czyli takich właśnie z tworzyw, tylko ogólnie. Różnych butach, czy skórzanych, czy nieskórzanych. No a plusem tych butów jest jeszcze to, że ich pielęgnacja jest hiper prosta, bo ja się po prostu myję wodą z bydłem i tyle. Także tak, to jest pierwsza para sandałów, zakładam. Dobra, teraz te i popatrzcie, jakie one też są fajne. Tylko tutaj ja już sobie podwinę spodnie chyba. Trochę, bo jakoś tak bardziej mi to pasuje, podwinięte gatki do takich sandałków. Tak, takie są. Widzicie, też takie właśnie bardzo letnie, rivierowe, takie chill, tak, jak widzicie. Ja mam zawsze chyba czerwone paznokcie, nie? No nie, w sumie w lecie robię inne, ale ja, słuchajcie, cały rok maluję paznokcie u stóp. Nie wiem, jakoś tak mam. Nie lubię, jak są takie gołe, także tak się prezentują te klapeczki. No i one są rewelacyjne. Ja już nie będę tutaj chodzić tak, jak zawsze chodzę, jak mierzę jakieś buty, których nie znam, nie będę chodzić w kółko i, wiecie, testować, bo ja po prostu wiem. Fajne jest to, że ta część, która wchodzi między palce, tutaj ona nigdzie nie gniecie. Nie jest tak, że stopa Wam się na przykład ślizga w tym bucie, bo on ma matową fakturę. Nie jest tak, że
wam się, wiecie, wbije to, czy coś w tym stylu. Po prostu są takie. To jest kwestia tego, co nam wizualnie pasuje. Jest dużo wersji, dużo kolorów, nawet tego modelu z koralikami, który tutaj widzicie. Są też inne wersje kolorystyczne, takie bardziej jakieś zachowawcze, w czerni. Także warto sobie obczaić, bo to są bardzo wygodne buty. O, i tu jest coś, co jak niekoniecznie lubicie ozdoby w butach, to wam się może spodobać. Ja mam taką parę nudziakową już kilka sezonów i uwielbiam nosić, po prostu uwielbiam. Granatowe, właśnie w tym samym fasonie, co te pierwsze, tylko zupełnie gładkie. To są świetne buty, to są świetne baziaki, bardzo proste właśnie w pielęgnacji. Ciężko je zniszczyć też. Takie, granatowe. I jak widzicie, ta faktura czekajcie, bo tutaj mamy paproszki z pudełka. Ta faktura tego tworzywa jest taka lekko matowa, ale jeżeli chodzi o to tworzywo, to to nie jest takie jak w niektórych tego typu butach, gdzie jak przejedziecie paznokciem, na przykład to zostaje wam ślad, czy jak sobie pociągniecie butem po bucie, to zostaje wam ślad. Tutaj tak nie jest. Tutaj właśnie to tworzywo jest bardzo, no zresztą ja wam mogę pokazać, o. Pazurem będę jeździć. Będę pazurem jeździć i widzicie, że tutaj się nic nie dzieje. Tak, także to jest para numer 3. Po prostu ją założę i wam pokażę, jak właśnie wyglądają te balerinki w takiej wersji totalnie gładkiej. No, te są świetne. Takie właśnie zachowawcze. Takie po prostu balerinki. Tutaj nic więcej się nie dzieje. Matowe, wygodne. Lubię je bardzo. Mówię, że je lubię, bo tak jak powiedziałam, mam takie w beżyku i no, lubię tamte bardzo nosić. Ostatnio nawet byliśmy na kolacji wieczorem i sobie je założyłam, bo było tak w miarę ciepło. Także te granatowe mi się też podobają. I chyba te sobie zostawię. Co myślicie? No właśnie takie bardziej zachowawcze, bo ja mam dużo odjechanych butów, mam też dużo odjechanych OKB i tak dalej. Ale te jakoś tak, nie wiem, właśnie za tą klasę, klasyczność bardzo mi się podobają. Także myślę, że postawię na te. No tutaj fajne jest to, że one się też dobrze nogi trzymają. I jeżeli chodzi o pocenie się stopy, o, bo dużo osób pyta na ten temat, to generalnie, jeżeli chodzi o sandały na przykład z OKB, to ja nosiłam je w każdej temperaturze, także w bardzo wysokich w lecie, nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o buty zabudowane, to tutaj myślę, że nawet nie ma co patrzeć kategoriami, bo po prostu jak mamy 28 stopni, no to jakieś adidasy czy baleriny, no one nigdy nie będą idealne na taką pogodę, bo po prostu potrzeba butów mniej zabudowanych, żeby czuć się komfortowo. Ale mnie nigdy te buty nie obtarły. Żadna para, którą nosiłam, nigdy mnie nie obtarła. I to jest dla mnie bardzo duży plus. Wiem, że są osoby, które mają stopy takie bardzo, bardzo wrażliwe, no ale takie osoby zazwyczaj mają otarcie też od wszystkich butów. Natomiast tutaj wam mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że ja nigdy nie miałam problemów, jakichś odcisków, pęcherzy i tak dalej w tych butach OKB, także dla mnie są bardzo, bardzo szulow approved. Także chyba te granatowe sobie zostawię. Kolejna para to też będą sandały i pudełko jest znowu takie fajne, a pokażę wam, jakie w ogóle, czekajcie, wyciągnę papier, patrzcie, widzicie? Ono się totalnie prostuje i można je w ten sposób sobie przechowywać. Natomiast co jest w środku, to już wam pokazuję, wyciągamy papier. I już jedziemy z koksem. Są kolejne sandały i to jest fajna wersja moim zdaniem w tym roku, bo to jest fajna kolorystyka przede wszystkim, taka totalnie neutralna, ale mamy tutaj taki twist. Mamy takie kamienie. To się bardzo kojarzy mi tak właśnie wakacyjnie, rivierowo i tak dalej. Owszem, jest to motyw bardzo wyrazisty, ale no taka biżuteria na butach robi całą robotę czasem w stylówie. Także mam jeszcze właśnie taką wersję tych sandałów. I to jest kolor bardzo podobny do tego, który ja mam w swoich najstarszych właśnie tego typu butach. Także tak, tutaj jeżeli chodzi o wygodę, to ja jestem pewna, no nie wiem, co by się musiało stać, żeby te buty nie były wygodne. Natomiast są tylko kwestie, wiecie, estetyczne, co się komu podoba. Także zakładam teraz te, żeby wam pokazać, jak one się prezentują na nogach. No i wygląda to, no, tak zacnie, nie? Ładnie to wygląda z tymi kamieniami.
Podoba mi się. No o samym bucie to tutaj nie będę, wiecie, znowu mówić nie wiadomo ile, no bo ja po prostu wiem, jakie one są. I już Wam powiedziałam przy tych poprzednich, a to jest dokładnie ten sam fason, on się pojawia co roku po prostu. Tylko zwykle różnią się one właśnie kolorami i tym wykończeniem tutaj, co jest z przodu, nie? Zresztą tak jak też widziałyście, spójrzcie. Eleganckie są. W sensie eleganckie. No taki mają fajny vibe po prostu, moim zdaniem. Troszkę bardziej taki wyrafinowany, coś takiego. Także ładne są też. I też fajnie mi się zgrywają, widzę, z tymi spodniami, bo ja tu sobie wiszę nad aparatem i patrzę, co Wam pokazuję. Też się zgrywają fajnie, bo mają tutaj taki bardziej różowy ten kryształ. Kurczę, no nie mogę się wysłowić. Tak, także to była kolejna para, tutaj mam rozmiar 37, ale pamiętam, że za pierwszym razem, jak zamawiałam te buty i chyba wzięłam 38, to właśnie one były sporo za duże. Tu też jest wkładka 24 cm, mimo że to jest mniejszy rozmiar. W tych sandałach właśnie 37 ma 24 cm, a w balerinach OKB 38 ma 24 cm. I ostatnia para na dziś, czekajcie, muszę otworzyć. O, jest, dobra, już chwyciłam, nie mogłam sobie poradzić. To są słodziaki. Takie słodziaki też. Też baleriny, tylko że w czerni. Musiałam popatrzeć, czy... Bo tak one mi się wydawały na pierwszy rzut mniejsze niż te granatowe. Poczekajcie. Niemożliwe to jest, ale przyłożę tak dla pewności. Nie, nie są mniejsze. Po prostu przez to, jak wyglądają, to wydają się chyba mniejsze. No tak, no bo jak mamy ozdobę z przodu, to od razu się optycznie to skraca. Takie. Znowu ten fason takich klasycznych, typowych balerin, tylko że tym razem mamy takie wykończenie z przodu. Taką kokardę z chwościkami kolorowymi. Też trochę w takim vibe Riviera. O, popatrzcie, jakby je zestawić z paletą Anastazji Beverly Hills Riviera, położyć na przykład paletę, to by można zrobić fajne takie ten, jak to się nazywa, flat laya, nie? Pasowałoby jedno do drugiego, bo w tej palecie były takie kolory właśnie. No a tutaj mamy buty w tym vibe, więc makijaż Rivierą, takie buty i coś tam jeszcze w paski i stylowa, iście wakacyjna, iście właśnie rivierowa. Także taka wersja. Też mi się bardzo spodobały na stronie właśnie ze względu na te ciekawe zdobienia z przodu. Oczywiście zarówno te, jak i inne są w różnych wersjach kolorystycznych te buty. Także jest po prostu do wyboru, do koloru. Także zakładamy teraz te. Dobra, teraz te. One mi się też bardzo podobają. Bardzo mi się podobają. Są takie fancy, nie? Przez te chwościki. Ładne są, takie, no tak jak powiedziałam, fancy, takie zabawne, takie słodkie. Także to jest tak jakby chyba druga para taka dla mnie do zostawienia. I wiem, że może Was to dziwić, bo ja zazwyczaj w tych filmach zostawiam sobie po prostu sandały głównie, bo uwielbiam te sandały. Natomiast mam trzy pary, więc może dość, a balerinki... No jakoś tak, nie wiem, w tym sezonie bardziej mnie kuszą, może tak. Także tak, wracamy jeszcze, słuchajcie, na chwilę na duży kadr. Ja się chcę dopaść do tego dmuchańca, bo sobie przypomniałam, że przecież tu dmuchaniec jeszcze jest. Muszę go napompować jakoś, to będzie niezły ubaw. Otwiera się, dobra, jest pompka. O Jezu, ona jest taka pompka. Czekajcie, jak to się... A, coś takiego, ojejku, no ale pompka, nie? Dobra, i jest torba, co to jest? Czekajcie, jak to będzie wyglądało? Jest tak, tak Wam będę pokazywać, bo ja kurczę tutaj macham sobie, patrzę sobie, a nie pokazuję Wam w ogóle. To jest taki plażowy właśnie shopper dmuchany. Ej, w ogóle można, nie wiem, włożyć, można tą torbę tak chyba wziąć ze sobą do wody na przykład, nie? No bo to jest takie, jak takie dmuchane zabawki. No nie, może torbę nie, ale są też takie plecaczki. To może się sprawdzić. Czekajcie, spróbujemy, nadmuchamy tego dmuchańca. Nie wiem, ile mi to zajmie, tą pompką, ale nie mam innej. Przyznam się szczerze, ostatnio nawet pożyczałam pompkę do roweru dla mojego młodego, bo była pompka i gdzieś mi ją wcięło. Taka, wiecie, rowerowa zwykła. Nie mam pojęcia. O, zaczyna się... pompować, zaczynają się te kwadraciki tutaj napełniać powietrzem. Okej, dobra. Jak napompuję raz, to już będzie napompowane, to jest pocieszające. Okej, może ja to zrobię poza kadrem, a może
Może ja to zrobię poza kadrem. Dobra, wracam, słuchajcie, nie było tak źle. Nadmuchałam tego dmuchajca, aczkolwiek ja nie jestem mistrzem dmuchania. Tak to wygląda. To jest taka torba, no ona jest idealna moim zdaniem plażowo. Widzicie? Ma takie fajne elementy. Właśnie jest cała nadmuchiwana. Jak się zorientowałam, że nadmuchałam przód i tył, to jeszcze się zorientowałam, że na dole też jest spód, który się nadmuchuje. Widzicie? Taki pompowany. Więc no jest to coś fajnego i coś fajnego wakacyjnie, tak mi się wydaje. Nie wiem, dla mnie to jest taka idealna torba właśnie plażowa. Nie jakaś wielgachna, ale taka idealna. Bo do tej pory miałam taką, która cała prześwitywała i tak dziwnie trochę, bo jak rzeczy leżały, no to wszyscy widzieli, co mam tam, telefon, klucze i tak dalej, co gdzie jest. A to jest ciekawe moim zdaniem. No i tak jak mówię, są też plecaczki. I dlaczego mówię o plecaczkach? Bo są różne, że tak powiem, modele tych rzeczy. Fajny dodatek właśnie na lato nad wodę, jak macie dzieciaka. Jak z dzieciakiem idziecie nad wodę, chcecie wejść do wody, to możecie wziąć ze sobą taki plecaczek. Wiadomo, że możecie wziąć różne plecaczki na plecy, ale taki no na pewno będzie tak, że jak się ochlapiecie, czy ktoś was ochlapie, to się nic nie stanie. Właśnie taki dmuchańcowy. A torba sama w sobie, no moim zdaniem też jest fajna właśnie tak plażowo. Też w sumie można by ją wziąć nawet na ramię do stroju kąpielowego, no nie wiem. Tak sobie myślę, że dla mnie to jest trochę taki vibe i pasuje mi to. Także, tak, dawajcie znać, które buty najbardziej się Wam podobały. No i właśnie, przypominam Wam o tej promce, jak sobie wpiszecie hasło, które się pojawia tutaj albo tutaj, bo ja nigdy nie pamiętam, po której stronie jest potem, jak wiecie, montuję chyba na odwrót, czyli tutaj. No to macie, jakiego chcecie dmuchańca do butów, tylko pamiętajcie, że buty nie mogą być z tych przecenionych, tylko po prostu w cenie regularnej. Tak, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawiajcie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!